Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale, kolejna motorolka na kanale, czyli Moto G82 5G. Nie da się ukryć, że Motorola dosyć dużo ma smartfonów właśnie z serii G, następny z tych modeli, czyli G82. Co potrafi, jak wygląda standardowo pierwsze wrażenia? No na pewno telefon w kolorze białym akurat do mnie trafił, jest też jeszcze wersja szara, nie da się ukryć, że wygląda to całkiem ładnie, jeżeli chodzi o ten smartfon, muszę przyznać. Tył fajny, dosyć dobrze schowane aparaty. Jak na smartfony, to muszę przyznać, że prawie nie wystają. Ładnie to wygląda, jest to fajnie skomponowane. Nie ma czytnika linii papilarnych tutaj z tyłu, tylko jest klasycznie, jak to już w większości tych Motorola serii G, w przycisku. Od tej strony właśnie przycisk, który jest również czytnikiem linii papilarnych, głośność, głośniki. Jest port słuchawkowy, fajnie. Głośniki też grają w stereo. To też duża kolejna sprawa. USB typ C to standardzik, miejsce na karty SIM. Co my tutaj mamy? Jak to wygląda w przypadku Motorola G82? Zobaczmy sobie. Rozwiązanie jest uszczelka, czyli coś tam chroni przed wodą, wiadomo. Dwie karty SIM albo karta SIM i karta microSD. Od góry głośnik. Fajnie, że tu ma wyjścia. Na plus mikrofon. Druga strona już omówiona. Więc bryła całkiem niezła. Na pewno na plus w tym smartfonie jest ekran. Mamy tutaj OLEDa, co się nie rzadko zdarza w tego typu smartfonach. Ma on tutaj rozdzielczość 2040x1080. Jest to wyświetlacz 6,6 cala. Odświeżanie maksymalne jest to 120 Hz. No, ciekawie jak na tą półkę cenową. Oczywiście, co jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, o, może to sobie zwiększymy czas bezczynności, żeby nam się szybko nie wyłączał. Oczywiście podświetlenie nocne można sobie włączyć, że jest nawet praktycznie czarno-biały. Fajna sprawa, odświeżanie. Myślę, że z automatu najlepiej sobie ustawić dla baterii. Zapobieganie migotania obrazu. Możemy sobie to wrzucić. Zrzuty, widzicie, co można porobić ciekawego. Jest oczywiście też takie, można by powiedzieć, Always on display, czyli czysto teoretycznie, jak ruszycie tym smartfonem, to on się uaktywnia, później wycisza, więc widzicie tutaj podstawowe rzeczy, powiadomienia, tego typu sprawy. Jeszcze fajne na pewno sprawą jest to, że oczywiście jest biometria, ale to już chyba standard. Czytnik linii papilarnych, aktywny, i powiem wam, że naprawdę, jak na tego typu smartfony, bardzo szybki, widzicie, dosyć szybko. Nawet powiedziałbym, że bardzo odczytuje odcisk i ogarnia. Tak samo jest rozblokowanie twarzą, gdyż mamy aparat tutaj na środku, co widzicie oczywiście. Też w miarę rozsądnie, mimo że ja jestem zastawiony jakimiś rzeczami, specjalnie nie dotykam opuszką, tylko paznokciem, i widzicie, że rozblokowuje, więc to również jak najbardziej myślę, że pozytywnie i na plus w przypadku tego modelu. Co dalej, jeżeli chodzi o tą Motorolkę? Mamy tutaj Snapdragona 695 5G. Wsparte 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wbudowanej. Pamięć wbudowana mogła być moim zdaniem większa. To nie jest za dużo, jak na dzisiejsze czasy, ale zobaczymy, jak sobie to da radę. No fajnie, że też możecie rozszerzyć w tym momencie kartą microSD pojemność tego smartfona, więc to tak bardzo nie boli, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Sam system, co my tutaj mamy na dzień dzisiejszy, jeżeli mnie pamięć nie myli, no to jest tutaj jeszcze Android 12 na pokładzie. Nie restytujemy. Gdzie my tutaj mamy? System, język, wydajność. O, jest też funkcja RAM Boost. O, można sobie też ją włączyć. Wiadomo, o co chodzi. Jeżeli chodzi o system właśnie, gdzie to mamy? Nazwa urządzenia, e-mail, te sprawy. No dokładnie, Android 12. Więc tutaj mogłoby być troszeczkę bardziej nowsza sprawa, no ale nie ma. Aktualizacje zabezpieczeń na poziomie sierpnia. No tu Motorola się trochę nie stara, moim zdaniem. Mogłoby być już troszeczkę, że tak powiem, nowsza jakaś tutaj wersja. A niestety, jak tutaj aktualizacji systemowych, sprawdzamy aktualizację i nic nowego nie ma. Jeżeli chodzi o sam system, no to praktycznie jak to w Motorola, praktycznie czysty Android. Jest widget zegar, jest aplikacja Moto, gdzie różne fajne rzeczy możemy sobie powłączać, na przykład poruszamy i mamy światełko z tyłu, ale resztę skrótów oczywiście jest w samej aplikacji, sugeruję się z nią zawsze zapoznać, jak sobie coś od Motorola weźmiecie, można powłączać dodatkowe różne funkcje, które mogą wam się przydać.
Następne tematy, myślę, że to co mamy z tyłu. Aparaty. Jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o aparaty w Motorolce? Jak widać, mamy trzy oczka. Co one potrafią? Przejdźmy sobie do aplikacji, zobaczmy, co możemy standardowo zrobić. Mamy szeroki kąt, standardowy i zdjęcia makro, jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne, więc no, taki zestaw bym powiedział bardziej standardowy, jak to ostatnimi czasy w Motorola, że właśnie jest szeroki zoom i praktycznie jeszcze zdjęcia makro możecie zrobić. Ja bym wolał, szczerze mówiąc, troszeczkę większe powiększenia niż zdjęcia makro, ale to już wiecie, zależy od tego, kto co lubi, jeżeli chodzi o kwestie właśnie otóż to fotograficzne. Zobaczmy sobie, czy jak te w ogóle zdjęcia sobie jakieś cykniemy, żeby coś było standardowo. Jeżeli chodzi o jeszcze nagrywanie, zobaczmy, jak jest z przełączaniem między matrycami. No tutaj możemy praktycznie, no jakoś mało płynnie to moim zdaniem wychodzi. Nie da się przerzucić, a ze standardowego, chodzi mi, czy jeżeli jest jakieś przejście, no ze standardowego w miarę spoko, ale już nie da się zrobić szerokiego kątu. No więc jeżeli chodzi o filmowanie, to tego typu rzeczy. Jest oczywiście zwolnione tempo. Jak to tutaj wygląda? Jeszcze jeżeli chodzi o ustawienia, no to wszystko macie tutaj z tej strony oczywiście. Jeszcze są dodatkowe tryby, kolor spotowy, jak to zawsze w Motorola. Wybieramy sobie kolor, ale to o tym zawsze mówię, że tylko powiedzmy zostaje niebieski, a reszta już jest pozbawiona niebieskiego. No fajny bajer, zawsze można się tym pobawić. Jeżeli chodzi o jeszcze jakieś kwestie dodatkowych trybów, no to możliwości tutaj otóż to tej Motorolki widzicie. Myślę, że sprawa oczywiście ważna, co mamy z tyłu, a mianowicie baterie. Mamy tutaj 5000 mAh, ładowanie 33 W, jeżeli chodzi o ładowarkę, czyli ten ich standard Turbo Power. No myślę, że spokojnie dzień powinien wystarczyć ten smartfon, ale zobaczymy w testach, jak to nam wypadnie, jeżeli chodzi o tego typu tematy. Oczywiście głośniki jeszcze odnośnie tego, że poza tym, że są stereo, wspierają też Dolby Atmos, to myślę, że na plus. Na pokładzie Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi do standardu AC w 2, 4 i 5 GHz, jeżeli o to chodzi, GPS-a, GPS, LTE, PP, SUPL, GLONASS, Galileo, czyli praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o nawigację, jest tutaj na pokładzie. No i fajną rzeczą jest to, że ten telefon sam jest z siebie jest lekki. 82 gramy i powiem wam, że naprawdę tego tutaj się nie czuję. Czekajcie, czy 173 gramy. No właśnie, bo coś za lekkie by mi to było. Źle popatrzyłem. No i też na pokładzie jest oczywiście w zestawie jeszcze etui przezroczyste, więc wiadomo, palcowanko te sprawy, lekkie żółknięcie po jakimś czasie, ale dobrze, że jest dostawione do czytnika, więc łatwo tutaj się to ogarnia. Ekran to wiadomo, palce zawsze są, tego nie unikniemy. Tyle. Ja biorę się za testy tego modelu Motorola, zobaczymy co potrafi, jak wypada. Oczywiście macie jakieś pytania, piszcie, zresztą już widać, coś jest poinstalowane, więc działam w jego temacie. Motorola Moto G82, z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!